Cześć, mam na imię Agata i przygotowałam dla Was nowy trening. Tym razem będzie to trening siłowy całego ciała z hantlami. Będzie dużo ciekawych ćwiczeń funkcjonalnych, ale będzie to trening, w którym wykonujemy każde ćwiczenie pod rząd w 4 seriach. Więc jeżeli nie lubisz takiej powtarzalności na treningu, to być może nie jest to trening dla Ciebie, ale zaznaczam, że jest to bardzo skuteczna forma, jeżeli chodzi właśnie o kształtowanie sylwetki, bo nasze mięśnie lubią dostać taki mocny bodziec. Przygotuj hantle, matę, wodę i zaczynamy. Startujemy z rozgrzewką, stajemy na szerokość bioder i odsuwamy barki od głowy. Wykonujemy skręt na jedną i na drugą stronę. Jeszcze 4, 3, 2 i ostatni. Jest. OK. I krążenia z samymi barkami. Trzymamy brzuch, wyciągamy się do góry i tutaj mocno odsuwamy ramiona od uszu. I w drugą stronę. OK, dobra, ramiona do boku, stajemy w większym rozkroku, wyciągamy ramię do jednej i do drugiej strony. Jeszcze 4, 3, 2, 1, OK, i teraz zamykamy i otwieramy. Zamknij i otwórz. Podwijamy miednicę pod siebie i otwieramy. Jeszcze 4, 3, 2, 1, stajemy jeszcze w jeszcze troszeczkę większym rozkroku, wykonujemy skłon na jedną i drugą stronę, 4, 3, 2 i 1, OK, i wykonujemy marsz i przechodzimy do delikatnego truchciku, nawet bez odrywania stóp od maty może być. I wykonujemy taki wznos barków i odsunięcie od uszu. Raz, raz. Dobra. I unosimy dłonie do klatki piersiowej, łokcie wysoko, wyprost. Dobra. I teraz uginamy, opuszczamy góra i dół. Raz, dwa, trzy. Jeszcze 2, 1, OK, dobra, i przeskok z jednej nogi na drugą, dobra, i wracamy do truchciku, krążenia obszernie, i skręty. Okay, wracamy do truchciku i wykonujemy wznos góra, wyprost bok. Jeszcze 3, 2, 1. OK, i maszerujemy rozkroku. Przenosimy ciężar ciała na jedną i drugą stronę. Cała stopa przyklejona do podłogi. Jeszcze 3, 2, 1 i schodzimy do boku, do jednej i drugiej nogi. I tutaj jeszcze dodajemy sobie wznos do góry i wracamy. Spójrz za dłonią do tyłu. 2 i 1, OK, skłon i skręt do boku. Jeszcze 3, 2, 1, OK, przenosimy ciężar ciała na bok i schodzimy na kolano, zejdź w dół i wracamy, w dół i wróć. 2, 1, OK, podnosimy się do góry, obracamy się na drugą stronę i to samo, zejść w dół,
Hop. Hop. Jeszcze trzy. Dwa. Jeden. Ok. Stajemy. Wracamy do naszego rozkroku na szerokość bioder i dajemy sobie dłonie za głową, unieś nogę do góry i trzymamy przez 3, 2, 1 i zmiana. 3, 2, 1 i zmiana. Jeszcze 3, 2, 1, zmień. Ok, i jeszcze wykonamy skłon, wróć na środek, skłon i wróć i dwa razy hop i ostatni jest. Ok, rozgrzewka skończona. Zabieramy się za naszą część główną. W pierwszej części, tak jak już mówiłam na wstępie, mamy do wykonania, właściwie w pierwszej części to jest nasze po prostu pierwsze ćwiczenie i mamy do wykonania je w czterech seriach. Będzie każde trwało 45 sekund i oczywiście nie wykonujemy go jak najszybciej, tylko chcemy to zrobić dokładnie, siłowo. No i przede wszystkim po to, żeby nam pięknie mięśnie pracowały, a będzie to przysiad połączony z uginaniem ramion i z wyciskaniem. Jest to takie ćwiczenie wieloetapowe, co w ogóle tutaj nie przeszkadza. Dobra, muszę sobie tutaj zabrać, bo timer już mi się włączył. Ok, uwaga, uginamy sobie ramiona raz, przysiad dwa, wyciskamy i opuszczamy. Czyli mamy raz, przysiad, dwa, hop, hop, hop. Czyli mamy tutaj tak naprawdę w jednym ćwiczeniu bardzo wiele zaangażowanych mięśni. Fajnie jest sobie takie ćwiczenie wykonać właśnie jako pierwsze już po rozgrzewce. I jeszcze dosłownie dogrzać wszystkie mięśnie. Spokojna praca. Raz. Dwa, trzy, cztery i opuszczamy. Ok, 15 sekund przerwy. Na moim kanale jest dużo ćwiczeń, tam gdzie, takich, gdzie robimy ćwiczenia szybciej, gdzie jest dużo zmian, ale tutaj chcę, żeby to był taki stricte siłowy trening, w którym możesz użyć większego obciążenia. Zaczynamy. Raz, dwa. Które możesz użyć większego obciążenia i dlatego tutaj ćwiczymy sobie między innymi w tych seriach, czyli cztery serie pod rząd, żebyście mogły do każdego ćwiczenia sobie użyć odpowiedniego obciążenia, dokręcić hantle, spokojnie odpocząć między ćwiczeniami. Jeszcze. To bardzo męczące ćwiczenie, każde z przysiadem, szczególnie jeżeli w grę wchodzą, okej, okay. Szczególnie jeżeli w grę wchodzą dodatkowe hantle, sztangi, to ćwiczenie się staje mega męczące, bardziej niż jakieś tam pajace, inne hopsańce. Okej, okay, lecimy, raz, przysiad, dwa, trzy i cztery. Jeszcze chwila. Dokładnie 15 sekund. I wydech. Okej. Jeszcze jedna seria. Pamiętajcie, że zawsze w opisie pod filmem jest informacja o tym, ile ważą moje hantle, o ubraniach, o suplementach. Także zaczynamy. Zachęcam Was, żeby sobie tam zajrzeć, bo mimo, że ta informacja jest w opisie, to zawsze jest bardzo dużo pytań. Pamiętaj, żeby trzymać proste plecy, mocno kierować podstawę pośladka do tyłu.
ostatnie 10 sekund. Ok, pierwsze ćwiczenie zrobione. Chwila przerwy, tutaj wyskoczy ci 10 sekund, jeżeli potrzebujesz więcej, to sobie pauzujesz, odpoczywasz, łapiesz oddech i ze spokojnym tętnem wracasz do treningu. W drugiej części mamy do wykonania zakrok połączony z liftem i wykonujemy ćwiczenie na jedną stronę przez 45 sekund, na drugą stronę przez 45 sekund i potem dopiero jest przerwa. Uwaga, zaczynamy. Prawa noga, lift i zakrok lewą nogą. Lift i zakrok, czyli zarówno tu przy lifcie, jak i tu przy zakroku pracuje nam prawy pośladek. Raz i dwa. Raz i dwa. Pamiętaj, żeby tu przy lifcie opierać tego hantla na udzie, żeby to obciążenie nam tutaj jeszcze dodawało dodatkowej pracy. Raz i wróć. Raz i wróć. Jest zmiana strony i uwaga, hop i znowu. Lewa strona lift, lewa noga w wykroku. Nie spieszymy się. Staraj się wysoko podnosić nogę. Jest. Super. Pierwsza część. Pierwsza seria za nami. Piętnaście sekund. Ok. I lecimy. Prawa. Zakrok. Prawa. Zakrok. Pamiętaj, żeby przy lifcie tutaj nie stać zupełnie na baczność, w ten sposób. Tylko jednak mamy tutaj lekko wypięte pośladki i wtedy jest lift. Ok, druga strona. Raz i wróć. Ściągnięte pięknie łopatki, brzuch aktywny. Nie wyginaj się, trzymaj brzuch. Jeszcze chwilkę. Dobra, super. Jeszcze dwie serie. Zaczynamy. Raz, dwa. Raz, dwa. Oczywiście staramy się schodzić tutaj nisko w dół. Niech ten zakrok nie będzie oszukany. Pamiętaj, że przy zakroku tutaj mocno pięta aktywna w podłodze. Mocno tutaj się zginamy, pośladek do tyłu.
chwilkę. Zmiana strony. I lecimy. Raz. Wysoko, lift. Pamiętaj, żeby opierać hantla na nodze, bo tego tutaj między innymi mamy. Jeszcze. Chodzi nam około 12 powtórzeń, jeżeli robimy w równym tempie. Dobrze, jest. I ostatni raz powtórzymy. Ok. Startujemy. Już ostatni raz. Wysoko noga. Opieraj tego hantla. Niech ten pośladek popracuje. Wchodzimy niziutko do zakroku. Nie marnujemy potencjału ćwiczenia. Jeszcze, ok. Super, druga strona. Od razu. Się odzywam, bo skupiam się na ćwiczeniu, jest ciężko, jeżeli robię to dokładnie, mimo że giniam tutaj zawrotnych ciężarów, to przy tych czterech seriach już jest ogień. Super. Drugie ćwiczenie zrobione, chwila przerwy i idziemy z kolejnym. Trzecie ćwiczenie, połączenie wiosłowania z takim ściąganiem hantli do mostka. Uwaga, od razu włączam i zaczynamy. Tutaj mamy wiosłowanie podchwytem, a tutaj ściąganie do mostka. Podchwyt, raz i dwa. Dwadzieścia pięć sekund pracy. Blisko ciała te hantle. Tutaj mocno do kolców biodrowych, a tutaj blisko ciała do góry. Ok, zrobione. I jeszcze tak przypomnę, że tak naprawdę każde ćwiczenie, jakie tutaj jest w tym treningu, możesz wykonać dowolnie. Z gumami, z powerband, ze sztangą, z ketlem. Tam, gdzie jest to możliwe. Wiosłowanie i ściąganie. Więc jeżeli nie masz akurat cięższy handli, a na przykład masz ketle albo gumy powerband, to jak najbardziej możesz sobie tutaj ten sprzęt używać dowolnie. Najważniejsze, żeby przy każdym ćwiczeniu właśnie to nasze obciążenie sprawiało, że te mięśnie się pięknie męczą, bo tak naprawdę taki trening ma na celu właśnie zmęczyć te nasze mięśnie, żeby otrzymały super bodziec i żeby się ładnie rozwijały. Ok, jest i jeszcze dwie serie. Co prawda są cztery serie, więc
dla osób, które się szybko nudzą, to jest dużo, ale leci to po prostu, jak widać, błyskawicznie. Uwaga, wiosłowanie raz, ściąganie dwa. Tutaj oczywiście oprócz pleców przy wiosłowaniu i barków przy tym ściąganiu pracuje nam ładnie pośladek przy dokładnie tym wyproście. Hop. I jeszcze do góry. Dobrze. I ostatni raz powtarzamy. Okay, ostatnie sekundy, sięgam hantle. I uwaga. Wiosło. Ściągnięcie. Sekund do końca. Pamiętaj, żeby w tym opadzie pięknie trzymać proste plecy, lekko ugięte kolana. Jeszcze chwila. Jest. Ok, kolejne ćwiczenie zrobione. Odpocznij i idziemy dalej. Kolejna część, kolejne ćwiczenie. Tym razem wykonamy sobie taki przysiad plié, gdzie mamy szeroko rozstawione nogi i wykonamy sobie go trzymając hantla pomiędzy nogami. Uwaga, stajemy w dużym rozkroku, ściągamy łopatki, tu się pięknie prostujemy i schodzimy kierując kolana bardzo szeroko, stanem bokiem. Myślę, że wtedy lepiej to widać, zaraz jak kolana idą mocno na zewnątrz. Jeszcze trochę większy rozkrok, hop i wracamy. Powinnaś czuć, jak tutaj pracuje ta wewnętrzna strona uda. Oczywiście pośladek też, bo mocno nam ściąga te nogi na zewnątrz. Nogi, pamiętaj, nie mogą się kłaść do środka, to jest niepoprawnie wykonane ćwiczenie. Szeroko kolana i wracamy. Mocno obciążona pięta i wracamy. Ściągnięte łopatki, brzuch aktywny. Ok, dobrze. I jeszcze trzy serie. Dobrze, sięgam, staję szeroko. I uwaga, hop. Raz i dwa. Raz i dwa. Tempo raz, dwa i troszkę szybciej w górę. Pamiętaj, żeby tutaj nie blokować kolan. Niech one zostaną takie lekko, minimalnie ugięte. Schodzimy jak najniżej, żebyś poczuła tutaj, jak pięknie te mięśnie pracują w jak największym zakresie ruchu. Jeszcze połowa. Wdech i wydech. Szerzej kolana, pięknie proste plecy, nie pochylamy się do przodu, tylko schodzimy w takiej wyprostowanej pozycji. Ok, i jeszcze dwa razy. Już poczułam mocno te uda. Tutaj oczywiście można sobie wykonać ćwiczenie, tak jak mówiłam, z ketlem. Można wykonać je ze sztangą. Z tym, że ze sztangą będziesz musiała troszeczkę się pochylać, żeby nie przeszkadzały kolana. Można zrobić z dwoma hantlami albo trzymając w ten sposób, albo z gumą powerband. Jeszcze chwilka,
ostatnia, 10 sekund tej trzeciej serii. Jak najniżej i mocno kolana bok. Hop. Ok. I jeszcze tylko raz. Dobra, ustawiam się. Zabieram hantla i startujemy. Już naprawdę ostatnia seria, więc pięknie, dokładnie. Wdech, idź. Wdech, idź. Szeroko te kolana. Ja wiem, że one by się chciały tu położyć do środka, ale nie może tak być. Bez blokowania kolan. Jeszcze chwila. Jest. Ok. Kolejne ćwiczenie zaliczone i przechodzimy dalej. Kolejne ćwiczenie to prostowanie ramion zza głowy z hantlem. Od razu włączam czas. Zabieramy sobie hantla do góry. Łapiemy go takim podchwytem pod nasz talerz. I teraz uginamy ramiona i prostujemy. Chcemy sięgnąć mocno w dół, aż tutaj między łopatkami i prostujemy. Łokcie ugięte, one idą mniej więcej tutaj do powierzchni czoła. Hop, czyli nie idą tam mocno, ani nie idą mocno do przodu, tylko tu mniej więcej przy czole. I idą dosyć wąsko, ale nie muszą być tak ciasno przyklejone do głowy. To ma być takie naturalne dla nas. Oczywiście mięsień się ma męczyć, ale w taki naturalny, wygodny sposób. Jest, super. Pierwsza seria, jeszcze trzy. I właśnie o to chodzi w tych treningach siłowych, żeby jednym ćwiczeniem zmęczyć w ten jeden konkretny sposób te nasze mięśnie, żeby on w tym ćwiczeniu, już te włókna, które pracują, żeby one dostały popalić. Bo jeżeli nawet zrobiłybyśmy teraz trzy ćwiczenia czy cztery ćwiczenia na triceps różnego rodzaju, to oczywiście nadal w każdym z nich będziemy ćwiczyć ten sam mięsień, ale on już będzie pracował w inny sposób. Czyli no, dla kształtowania sylwetki troszeczkę gorzej. Lepiej by było, powiedzmy, z tych 3-4 ćwiczeń korzystać, ale na przestrzeni na przykład tygodnia w różnych treningach, a w jednym treningu stosować sobie jedno ćwiczenie. Jeszcze chwila. Och, ten mój triceps. Będzie ciężko przy ostatniej serii. Hantle 5 kg, hantel 1. Ok. Zabieram do góry i lecimy. Raz i dwa. Wydech, góra. Pamiętaj, żeby się nie wyginać w ten sposób. Brzuch trzymamy do siebie. Jeszcze 15 sekund. Okej. W ostatniej części będzie walka o przetrwanie. Czuję niemoc w ramionach. Uwaga, 3, 2, 1 i startujemy. Ostatni raz. Mocno w dół i wyprost do góry. Tempo. Raz, dwa i trzy. Raz, dwa i trzy. Jeszcze połowa ćwiczenia.
Już koniec. Okej, zrobione. Przechodzimy dalej. Wykonamy sobie teraz takie ćwiczenie, połączenie wyciskania na klatkę piersiową z ćwiczeniem na brzuch, z takim opuszczaniem nóg. Uwaga, kładę się. Włączam czas i wykonujemy wyciskanie, opuszczamy nogi, raz, dwa i opuszczamy ręce, raz. I teraz, jeżeli tutaj ciężko Ci jest utrzymać brzuch, jeżeli powiedzmy tu zaczynają się odrywać plecy, to możesz wykonać ćwiczenie pojedynczo opuszczając nogi. Staraj się tutaj tych ramion nie blokować w łokciach do góry, tylko trzymać je minimalnie takie gięte, żeby klatka piersiowa była bardziej aktywna w tym ćwiczeniu. Jest. Ok, chwila odpoczynku. I jeszcze 3 serie przeleci w sekundę. Ok. Ramiona góra, wyciskanie, raz, dwa i opuść, góra. Pamiętaj, że brzuch cały czas aktywny, mocno dół brzucha do siebie. Z wydechem do góry. Wydech, ramiona góra, wydech, nogi góra. Jest. Ok. Kolejne ćwiczenie kolejna seria zrobiona. Jeszcze 2. Dobra. Ręce. Góra. Nogi góra. Wyciskanie i opuszczamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. Pamiętaj, że możesz sobie wykonać wersję z opuszczeniem nóg pojedynczo, bo to jest trudne. I wydech, i nogi. C. C. Jest. Ok, ostatnia seria przed nami. Dobra. Wyciskanie i wznos nóg. Już ostatni raz robimy. Pięknie do końca. C. 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 Jeszcze chwila. Jest. Ok. Dobrze. Kolejne ćwiczenie zrobione. Zostało nam jeszcze jedno siłowe i HIIT. Wykonamy sobie takie siad równoważne i spięcie mięśni brzucha z takim opuszczaniem pleców.
Uwaga. Unosimy sobie hantla tutaj do nóg. Odchylamy się do tyłu i wracamy. Uwaga, włączam timer i zaczynamy. 45 sekund pracy. Raz i dwa. Wersja może być z ugiętymi nogami albo z takimi prostymi. Oczywiście proste jest trudniej utrzymać do góry. Ja myślę, że tutaj na 45 sekund nawet ta z ugiętymi nogami będzie świetna i męcząca. I wydech. Spokojna praca. Trzymamy dół brzucha do siebie. Szczególnie w momencie spięcia. Okej. Dobrze, jeszcze 3 serie. Obawiam się, że przy ostatniej będzie już ciężko, ale damy radę. 4, 3, 2, 1 i lecimy. Musisz sobie wyobrazić swój brzuch tutaj i wyobraź sobie, że on się skraca w momencie podnoszenia się do góry. Staraj się nie angażować tutaj tych zginaczy bioder, tylko jak najbardziej ten brzuch. Jeszcze 10 sekund tej serii. Pięknie. I jeszcze teraz. Oczywiście z im większym obciążeniem ćwiczysz, tym te przerwy możesz sobie robić dłuższe. Jeżeli to są hantle 3 kilo, a ćwiczysz już od dłuższego czasu, no to oczywiście te przerwy, jak najkrótsze powtórzenia możesz wykonywać szybciej. Jeżeli ćwiczysz z handlami, które ważą kilkanaście kilo, no to sobie przerwy wydłużasz. Jeszcze chwilka. Jest. Jeszcze raz. Ostatni. Lecimy z tym. I wydech. Ostatnie 20 sekund. Siedem. Aj. Jest. Dobrze, to koniec. Przed nami tylko szybciutki i taki, mam nadzieję, stawiający kropkę nad i hit. Wykonamy szybkiego hita, mamy 25 sekund pracy, 15 sekund odpoczynku, 2 ćwiczenia, każdy z nich wykonujemy 3 razy, czyli mamy tak 6 takich interwałów. W pierwszym ćwiczeniu potrzebujemy hantla i będziemy wykonywać, może trzymać tak albo tak, będziemy wykonywać wyskoki z hantlem. Tutaj oczywiście nie może być za ciężki, bo jednak przy podskokach no to musimy być w stanie kontrolować się, a to jest szybkie tempo, także ewentualnie możesz zrobić po prostu bez obciążenia.
będzie palić pupa i uda. Jest. Drugie ćwiczenie to będą takie przeskoki do zakroku skrzyżnego. Uwaga. Idziemy. Zakrok, przeskocz. Jeszcze 10 sekund. Jest. Wraca obciążenie i jeszcze 4 interwały. Zaczynamy. 20 sekund pracy. 25. Jeszcze 10. I zakroki skrzyżne z przeskokiem. Dobra, ręce, dłonie za głowę i zakrok, przeskocz. O, już mi się nogi plączą. Ta mata jest właśnie fajna. Ona jest taka gumowana lekko i na pewno się na niej nie poślizgniesz, ale czasami się tak przyklei właśnie do stopy. Jest. I ostatnie 2 interwały i koniec. I dam Wam spokój. Jest. Ok. I ostatni raz. Zakrok z przeskokiem. Dłonie za głową. Ostatnie sekundy. Jest. Ok, hit zrobiony. Dosłownie daj mi jeszcze 3 minutki, żebyśmy uspokoiły tętno, rozciągnęły szybko mięśnie. Weź wdech i wydech. Wykonaj skłon do boku i na drugą stronę. Skłon między nogi. Uginamy kolana, rozpychamy je na zewnątrz. To będzie bardzo krótkie rozciąganie, bardziej cool down. Na moim kanale są fajne zestawy na kilkanaście minut. Możesz sobie włączyć, możesz włączyć je i wykonać nawet połowę. To nadal będzie fajne rozciąganie. Ok, dobra, wstajemy. Przyciągamy piętę do pośladka. Spokojnie oddychamy. Brzuch aktywny. Ściągamy kolano do tyłu. Druga noga. Cały czas wyrównujesz oddech. Ok, splatamy dłonie, okrągłe plecy, wdech i wydech.
Jeszcze raz splatamy plecy, dłonie okrągłe, plecy, wdech i wydech, ok? I chwyć tutaj łokieć, dłoń między łopatki, klatka do przodu, nie popychamy głowy, druga ręka. Dobra, i zabieramy sobie kostkę nad kolano, wypychamy pośladki. I druga strona. Kilka wdechów. Dobra, wstajemy, wdech i wydech. Jeszcze dwa, wdech, nos, usta, wydech i ostatni raz, wdech i wydech, ok. Dziękuję Ci za wspólny trening. Mam nadzieję, że Ci się podobało, właśnie taki typowy siłowy trening, właśnie ten system, gdzie powtarzamy każde ćwiczenie w czterech seriach. Koniecznie dajcie mi znać, żebym wiedziała, jakich filmów nagrywać dla Was więcej i trzymajcie się ciepło. Do następnego treningu. Cześć!